Witajcie, jest niedziela, piękny, słoneczny dzień mamy i wybraliśmy się na zakupy. Jutro zaczyna się post, więc trzeba zrobić zakupy, kupić najpotrzebniejsze rzeczy, spożywkę i inne produkty. Później pokażę Wam, co kupiliśmy. Będziemy też na bazarze, wszystko Wam po kolei pokażę. Oczywiście zapraszam na film. Najpierw przyjechaliśmy do Ikei. Nie wiem, czy tutaj może być coś związanego z Ramazanem, wątpię, ale być może Ikea mnie zadziwi. Zobaczymy. Ludzi jest bardzo dużo. I zobaczcie, pierwsze zaskoczenie w Ikei to iftar. Można tu zjeść kolację po całodniowym poście. Tak będzie wyglądała kolacja, będzie kosztowała 189 lir. Myślę, że to jest tanio. Jak na obecne ceny. Czyli Ikea też potrafi zaskoczyć ramazanowo. A to już sklep Karadzia, bardzo popularny w Turcji. Może się skuszę na nowy serwis obiadowy. Jesteśmy już blisko, a przyjechaliśmy tak w ogóle, żeby coś zjeść, bo zakupy męczą. To jest dla mnie dzielnica zupełnie nieznana. Dzielnica taka bardziej na odludziu. Nerde? A, jest nasze miejsce. Miejsce się nazywa Casa Posman i tam przyjeżdżamy. O, jest. Przyjeżdżamy, żeby zjeść mięsko. Stało się zadość po zakupach. Wstępujemy tutaj. Jak zwykle idziemy najpierw wybrać mięsko, później je nam przygotują i będziemy mogli zjeść. Kasap to rzeźnik. W innych filmach widzieliście, przyjeżdżaliśmy tutaj do tego rzeźnika na obiad. I jakby innego stolika nie było, zawsze siadamy przy tym samym stoliku, przy jednym jedynym, który ma numer 58. Kto wie, dlaczego, zgadnijcie, dlaczego wybieramy zawsze ten stolik, a nie inny. Neden bizbu masaj seci rozadzia baheb? Elisekisivas, no właśnie. No właśnie, dlatego, że... No to powiedz, Benia, dlaczego my wybieramy ten, a nie inny stolik? Powiedz po polsku. Czekaj, po polsku plaka. Numer rejestracyjny, tak. Sivas to 58. No właśnie, dlatego wybieramy stolik numer 58. Dziewczyny i tata to są patriotki Sivasu. Wszyscy są tak głodni, że nie wytrzymują, nie czekają. Mamy przystawki. To jest jogurt z bakłażanem, tutaj jest ostra ezme, tutaj jest bakłażan, sałatka i taka surówka. Ja tę surówkę bardzo lubię. To jest giaurda salatasy.
oliwa z oliwek i melasa z granatu. Oczywiście dodajemy sobie sami. My teraz czekamy na zupę. A jak będzie, dobra? Przystawka? Dobra? No to dobrze. Zobaczcie, i tutaj oni zjedli deser, a ja nie nagrałam, dlatego że miałam funkcję włączoną zdjęcia, a nie filmu. Pyszny deser z dyni, dynia, pasta tahini i orzechy. My mamy jeszcze kawę i herbatkę. Olabilisz? Ben jemem ciuk chyba na kałamaski, je je w tęgi. A i ja nie birtane jestem, Ewet. A jemes, tama. Ben jem, ben da dene vedim ki. Bab işte ye. A, ben yemedim. Hayır, hiç denemedim. Ben Ayla ya, değişik olur. Evet. Yer misin Ayla? Evet. Tamam. Aha, bunlara bak. Şunlara bak, şunlara. No i jak widać, jeden deser nie wystarczył. Powiem wam, że jeszcze nie próbowałam, więc... Więc trzeba spróbować. Hadi Abdullah, dene, bide hadene. Nasıl güzel deniyordun ben. Çekiyorum şimdi. I herbatka, pychota. A to ta, która mówiła, że nie będzie jeść więcej. Wciągający jest ten deser, bardzo polecam wam. To są pieczone papryki, mówię jejku, pieczone dynie, ale one są chrupiące, tak? Chrupią? One są najpierw, kładzie się je do, moczy się je w wapnie. Sünmüşmü, sünmemişmi? Nie. Kirece koyuluyor. Sönmemiş diye. Sönmüş kireçte bir etki olmaz ki. No nie wiem. W każdym razie w jakimś wapnie. Gaszonym albo nie gaszonym. No to w końcu teraz ja już spróbuję. Wyłączam kamerę. Na jedzeni. Wracamy do domu i mamy na jutro obiad. Penia, pokaż, co mamy na obiad jutro. Zostało nam mięsko, więc będziemy sobie dojadać. Pytacie o ceny. Efendim, ne kadar oldu? 3028. Pytacie, jakie są ceny. Dobra, dzisiaj wam powiem. Były dwa rodzaje deseru, były przystawki, trzy, była surówka, było dużo, dużo mięsa. I zapłaciliśmy 3024 liry. Jeśli chcecie wiedzieć, ile to złotówek, podzielcie przez 8. Nie przez 7, bo już złotówka to 8 lir. Teraz wracamy do domu i pokażę wam, co kupiliśmy. Dzisiaj był dzień zakupów. Ja już jestem w domu, jest wieczór. Dzisiaj już nie zdążę zrobić przygotowań do kolacji ramazanowej, ze względu na to, że już jest późno, nie będę mogła nic nagrać, a więc całe przygotowania nagram jutro, ale muszę wam powiedzieć, że się nie spodziewałam, po pierwsze, takich tłumów, po drugie, nie spodziewałam się tego, że ludzie będą robić aż takie zakupy i że sklepy będą tak puste. Jestem w szoku. Ja wiem, że mięso jest drogie i dlatego większość osób kupuje kurczaki.
Więc wybór kurczaków był bardzo mały, ale nie spodziewałam się, że zarówno w sklepie File, jak i w Makro Center nie będzie kurczaków firmy Boles. To jest najlepsza firma. Właśnie kurczaki firmy Boles są takie jak wiejskie, dlatego ja chciałam je kupić, ale ich nie ma. Jestem załamana, bo planowałam na jutro pieczony kurczak właśnie, pieczone udka z ziemniakami. Niestety będę musiała zrobić coś innego. Mięsa też nie kupiłam, bo też był tak słaby wybór. Później miałam kupić u tego rzeźnika tam, gdzie jedliśmy, ale zapomniałam. Byliśmy już tak najedzeni, że nikt nie myślał o zakupach mięsnych, więc mięso będę musiała kupić jutro. Teraz Wam pokażę, co kupiłam. Zakupy były ogromne. Naprawdę, cały dzień spędziliśmy na zakupach, bo byliśmy jeszcze w Ikei, tak jak mówiłam. W Ikei też co nieco kupiliśmy, ale to z czasem w kolejnych vlogach zobaczycie. Ja więc teraz wykładam wszystko na stół. Najpierw to, co pójdzie do lodówki. Pokażę Wam część i później resztę. Więc tak, to jest na razie część, którą zaraz muszę włożyć do lodówki. Kilogram masła. Tutaj mamy indyka, piersi z indyka. Wykorzystam je oczywiście na obiad. Tutaj jest, będziemy próbować, pierwszy raz kupiłam. To jest ser żółty, kasiar, ale kozi. Więc ze względu na to, że oprócz mnie bez glutenu i bez laktozy musi się odżywiać również Benia. Nie może jeść laktozy i glutenu. Dlatego będę teraz kupowała więcej różnych produktów. No bo wiadomo, ja mogę sobie na coś tam nie pozwolić, no ale dziecko nie będę ograniczała jej. A wiadomo, kanapka z serem byłaby smaczna, dlatego kupiłam. Dalej mamy Activię. Tutaj w Turcji mówi się, że ta Activia to jest jogurt bez laktozy. Nie wiem, czy to ze względu na probiotyki, prebiotyki, pozbawione jest już później ta Activia laktozy. Nie wiem, w każdym razie zarówno dietetyczka, jak i lekarze polecają ten jogurt, więc kupiłam dla Beni. Tutaj tak samo Activia, taka do picia. To również dla Beni będzie sobie brała do szkoły. Ayla ma zwykłe jogurciki takie w saszetkach, to też jest do szkoły. Benia kupiła sobie, wybrała sobie simity. To są simity bezglutenowe. Tu jest, tak się nazywa firma. Podobno bardzo dobra firma. Ja słyszałam, że jest naprawdę bardzo dobra. Te simity były w zamrażarce, ale już się rozmroziły. Więc w najbliższych dniach będziemy próbować. I do tego jogurciki takie zwykłe dla Ayli. Więc to na razie leci do lodówki. Zaraz pokazuję kolejną partię zakupów. Pozostałe zakupy też jakieś duże nie są. Przede wszystkim mam czasopismo. Czasopismo kulinarne i przepisy na Ramazan. Specjalne wydanie na Ramazan. Zobaczcie, jaka ładna potrawa. Pilaf. Będziemy gotować. Co my tu dalej mamy? Większość tych produktów wybrała Benia. Ze względu na to, że ona niedawno się dowiedziała, że ma jeść bez glutenu i bez laktozy, więc wybierała to, na co ma ochotę. Wzięła sobie takie soczki, to są dla niej. To są naturalne soki owocowe, marchew, banan, jabłko, marakuja, ananas. Co tu jeszcze jest? Mango jest. Naturalny całkowicie taki sok. To są dwie sztuki, takie soki. Później są migdały. Nieprażone migdały, to ja wybrałam. Nieprażone orzechy laskowe. Benia wybrała bezglutenowe chipsy. Takie coś, to jest jakaś nowość. Tutaj jest, to ja zawsze kupuję. Ja wybrałam, jak to się nazywa? Karabudaj patla, to są. Jak to się nazywa ryżowe? Normalnie to się nazywa ryżowy chlebek? Nie, nie chlebek. A ile, jak to się mówi? No, w każdym razie wiecie, w Polsce są ryżowe i kukurydziane, a tutaj są gryczane, takie jakieś chrupki, czy jak to się nazywa, nie pamiętam. W każdym bądź razie tutaj jest jeszcze sos. Dziewczyny wybrały. Tutaj mamy salep. Salep normalnie się robi z mlekiem zwykłym. Ale tutaj macie firmę, która robi mleko roślinne. I tutaj jest salep roślinny.
bez glutenu, wegański. Będziemy próbować. Co my tu mamy dalej? Benia też wybrała taki chleb. Nie wiem, ja takiego chleba nie próbuję. Nie kupowałam, ja kupuję w piekarni. Ale ona miała ochotę, więc sobie kupiła. Zobaczymy, czy to jest dobre. Dalej mamy kaszę mannę. To już będzie helwę, będę robiła dla gości na deser. Tutaj jest proszek do pieczenia, tutaj jest cukier wanilinowy, są dwa awokado, tutaj jest siemię lniane, tutaj dwie paczki takiego deseru, ja już wcześniej Wam pokazywałam, był bardzo smaczny, ale trochę inny smak, tam były kawowe, a tutaj są z wiórkami kokosowymi. Zobaczymy, czy ten też będzie smaczny. Dalej kupiłam takie coś, ale muszę kupić naturalne te myjki. Jak się wybiorę na bazar do Kemeralta, to tam kupię. Co my tu jeszcze mamy? Aha, mąkę. Oczywiście dużą mąkę kupiłam, zwykłą mąkę, bo rodzinka i goście oczywiście będą jeść normalnie glutenowe wszystkie potrawy, a my wtedy bez glutenu. Tu mam taki krem. Nie próbowałam, ale widziałam, ktoś na Instagramie reklamował, mówił, że jest dobry, ładnie pachnie, więc ja tam sobie spróbowałam, to jest taki lekki kremik, będzie po prostu do ciała, do rąk. Tutaj dziewczyny sobie wybrały i mam jeszcze coś takiego, to polecam. To jest proszek naturalny, takie mydło. Mydło całkowicie naturalne i bardzo dobrze pierze. Ja do tego dodaję sodę do prania. Jest świetny, naprawdę wybielający produkt, razem wymieszany to z sodą do prania. I taki naturalny wtedy proszek, naturalny środek do prania wychodzi. A więc takie zakupy, to co tu widzicie i to co pokazałam wcześniej, czyli te produkty, które już włożyłam do lodówki, za wszystko razem zapłaciłam 3000. I zakupy bazarowe nie są duże, bo ja przeważnie wszystko kupiłam. W większości kupiłam, kiedy ja robiłam we środy, robiłam zakupy na bazarze, ale jak się dowiedzieliśmy o tym właśnie, że Benia nie może jeść glutenu, więc stwierdziliśmy, że jeszcze raz pójdziemy i kupimy warzywa takie, które Benia lubi. No bo jednak dla dzieci jest ciężko, bez glutenu, naprawdę wszystko dookoła jest z glutenem, to co dzieci lubią. Więc tutaj są pomarańcze i cytryny, z tego będę robiła lemoniadę, tak żeby Benia mogła sobie pić też coś smacznego, więc będzie lemoniada. Są bakłażany, Benia uwielbia bakłażany, to będą do zapiekania, do będą też bakłażany faszerowane, awokado, 4 awokado, ogórki i papryka. Papryka była najdroższa, bo za tyle papryki zapłaciłam 90 lir. Tutaj jest papryka do faszerowania. Jeszcze powiem Wam, że jest trochę za wcześnie tak naprawdę, żeby kupować paprykę. Gdyby nie to, no, że Benia nie może jeść wszystkiego, ja bym jeszcze tej papryki nie kupowała, no ale już pomału, pomału zaczynam kupować i będę kupowała właśnie ze względu na Benię. Dalej mamy kalafior. Kalafior, warzywo zimowe, więc kalafior już się kończy, ale jeszcze ostatnie kilka razy będę mogła kupić kalafior i seler. 4 główki selera. Widziałam na Instagramie przepis na selera, takiego, taki pieczony seler a la kotlet. Więc takie coś będę chciała zrobić. Zobaczymy, zobaczcie, za to wszystko, o tylko tyle, zapłaciłam 375 lir. Tak, moi drodzy, jest coraz drożej. Muszę Wam powiedzieć, że mam takie wrażenie, że ceny wzrosły, bo kupiłam mniej, zapłaciłam dużo. Miałam nadzieję, że robiąc zakupy w File Market, kupiłam dużo więcej, bo te torby były takie ciężkie, duże i wydawało mi się, że naprawdę ja tam wydałam. Nie tyle wydałam dużo, co kupiłam dużo, bo wydałam tam 3000 w metro. Gdybyśmy pojechali, wydałabym dużo więcej, ale wyszło, że tych zakupów wcale nie było tak dużo. Ale tak jak już mówiłam, jest jak jest, więc musimy sobie dawać radę z
dietą taką, jaką mamy. Zobaczymy, jak to wszystko nam się ułoży. Na razie Benia się przyzwyczaja, bo to dopiero drugi dzień, kiedy ona wie o tym, że nie może jeść glutenu i laktozy. A jak to się stało, że dowiedziała się, skąd się dowiedziała? Po prostu lekarz. Poszła do lekarza, naszego rodzinnego lekarza. Wyobraź sobie, jakiego mamy dobrego lekarza, który zwraca uwagę właśnie na naturalne odżywianie, na zdrowe odżywianie. No i poszła z alergią, taką silną alergią na twarzy. Ja wiem, że ona ma alergię na pyłki, na kurz, na sierść, ale bo miała atopowe zapalenie skóry w dzieciństwie, ale to jej przeszło. Ja miałam taką nadzieję, że to jej przeszło, ale się okazało, że jej nie przeszło. Ta alergia znowu dała znać o sobie w innej zupełnie formie. Takie po prostu czerwone plamy miała na twarzy i lekarz powiedział od razu, że musi zrezygnować z glutenu i z laktozy. Ja wiem, że jednak zdrowe odżywianie musi być, żeby te alergie nie dawały tak mocno o sobie znać, ale że jej będzie trudno, to mnie trochę martwi. No bo będzie, bo to nie jest wcale takie łatwe dla mnie. Nie jest łatwo. Będę miała ochotę na różne produkty i będę się musiała powstrzymywać. Będę się musiała powstrzymać już do końca życia, jeśli będę chciała być zdrowa. Bo jednak to ten gluten naprawdę źle wpływa na organizm. Dobra, już kończę moje wywody o glutenie i dzisiaj już nic nie przygotuję, nie będę gotowała, dzisiaj już muszę odpocząć, chcę odpocząć, zaraz sobie zrobimy herbatkę, usiądziemy i odpoczniemy. A Was zapraszam na kolejny film. Dziękuję za to, że mnie oglądacie. Dziękuję za to, że ze mną tutaj jesteście. Mam nadzieję, że filmy, kolejne vlogi będą się Wam podobały. Następny będzie jutro oczywiście, bo teraz będą codzienne vlogi. Do zobaczenia już jutro. Jutro będę gotowała, będę robiła przygotowania właśnie na cały tydzień, na iftar. Do jutra. Gyrus, gyrus.